Moi drodzy, miło mi widzieć was po dłuższej nieobecności i niewidzeniu się. Chciałbym pozdrowić was słowem, jakim pozdrawiali się pierwsi chrześcijanie, mianowicie Maranata. Pan przychodzi. Tak, amen. Dzisiaj rozpoczniemy cykl nowych wykładów, chociaż będą one korespondować z cyklem tych wykładów zatytułowanych Poselstwo do ostatniego pokolenia, ale zanim to uczynimy, jak mamy to już w zwyczaju, chciałbym, byśmy powstali, wspólnie uklęknęli do wspólnej modlitwy, prosili o błogosławieństwo dla tego spotkania. Nasz drogi Boże i Ojcze, dziękujemy Tobie z całego serca, że po długiej nieobecności znowu jesteśmy tutaj na tym miejscu, ponieważ wielkie pragnienie karmienia się Twoim Słowem sprowadziło nas. Dzisiaj chcemy obrać tą najlepszą cząstkę, jaką człowiek może obrać w tym życiu. Chcemy otwierać Twoje Słowo. Chcemy otwierać się na Twój głos, na wpływ Twojego Ducha Świętego, którego zapraszamy teraz tutaj, aby był pośród nas, aby namaścił nasze uszy, byśmy mogli słyszeć Twój głos przemawiający do nas, aby namaścił moje usta, by przekazały Twoje słowa, świadomi powagi czasu, wypełniających się proroctw i znaków. W szczególny sposób, Panie, teraz otwieramy swoje serca i swoje myśli na te wspaniałe prawdy, na te prawdy tam ukryte w Twoim Słowie. Dziękujemy Ci, że szczęśliwie tutaj sprowadziłeś nas na to miejsce i że po raz kolejny przeżyjemy szczególny czas z Tobą. A dziękujemy za wszystko w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak jak już wspomniałem, dzisiaj rozpoczniemy cykl wykładów, które będą ściśle wiązać się z nauką o świątyni. Będziemy wyciągać lekcje płynące właśnie ze świątyni. W Księdze Objawienia i tam w rozdziale 11 czytamy o tym, jak to apostoł Jan napisał, że dano mu trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą, lecz zewnętrzny przecionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom. W 10 rozdziale, jak pamiętamy, mamy opis wielkiego rozczarowania, prawda, jakie miało miejsce w 1844 roku. I pamiętamy, to nazajutrz po wielkim rozczarowaniu Hiram Edson otrzymał wizję od Boga, właśnie wizję świątyni. Poprzez tą wizję Bóg chciał zachęcić dzisiaj nas do tego, abyśmy w szczególny sposób zajęli się zagadnieniem świątyni. A więc tak jak Jan napisał, co mamy zrobić? Zmierzyć świątynię. Co to znaczy? Zbadać, studiować zagadnienie świątyni. Prawda? Co kryje się za tą wspaniałą nauką? Jakie lekcje wypływają dzisiaj dla nas właśnie z nauki o świątyni? Ellen White w książce Ewangelizacja, tam na stronie 151, chciałbym zachęcić szczególnie do tej wypowiedzi tutaj, pisze tak: jako lud powinniśmy być żarliwymi studentami proroctw. Nie wolno nam spocząć, dopóki całkowicie nie zrozumiemy nauki o świątyni, którą to w widzeniach oglądali Jan i Daniel.
Temat ten rzuca wiele światła na zajmowane przez nas obecnie stanowisko i naszą pracę. Jest to niesamowity tekst, moi drodzy. My oczywiście będziemy studiować Księgę Daniela i Objawienia. W ogóle cała Księga Daniela i Objawienia jakby zbudowana jest na tej pięknej prawdzie o świątyni. Każde proroctwo jakby wychodzi właśnie ze świątyni. Dlatego dobrze byłoby, abyśmy mieli jakieś przygotowanie, jakieś podłoże, zanim będziemy studiować proroctwa Daniela i Jana. A takim najlepszym właśnie przygotowaniem nas do studium proroctw Księgi Daniela i Objawienia jest właśnie nauka o świątyni. To ona, jak Ellen White napisała, co robi? Rzuca wiele światła na zajmowane dzisiaj obecnie stanowisko i naszą pracę. Tak jak przypomina mi się inna wypowiedź, gdzie Ellen White pisze, jak jeśli będziemy studiować Księgę Daniela i Księgę Objawienia, wejdziemy w szczególne dzisiaj doświadczenie z Bogiem i do szczególnego działania. A więc nie da się oddzielić proroctw od nauki o świątyni. A więc widzicie, prawda, te dwa zagadnienia, nauka o świątyni jakby koresponduje tutaj bezpośrednio z proroctwami biblijnymi. W książce Życie Jezusa czytamy o tym, że od wiecznych czasów zamiarem Boga było, aby każda żyjąca istota, poczynając od świetlistego i świętego Serafina, a kończąc na człowieku, była świątynią, w której zamieszka Stwórca. I tu mamy odpowiedź. Dlaczego nauka o świątyni jest tak ważna? Ponieważ bezpośrednio dotyczy nas, naszego życia. Prawda? I dlatego też podejdziemy do zagadnienia świątyni w podobny sposób, jak to czyniliśmy wcześniej. Prawda? Sposób jaki? Trójwymiarowy. Nie tylko świątynia jako świątynia, która, prawda, jest w niebie, ale świątynia, która jest tutaj na ziemi, która wskazuje bezpośrednio na Kościół Boży i na moje osobiste życie, ale nie tylko, bo zaraz dowiemy się, że ma jeszcze trzecie zastosowanie i to najważniejsze. A więc czytajmy dalej. Z powodu grzechu ludzkość przestała być świątynią dla Boga. Zamroczone i zdemoralizowane przez zło ludzkie serca nie objawiały już chwały Najwyższego, lecz przez wcielenie Syna Bożego cel niebios został osiągnięty. Bóg zamieszkuje teraz wśród ludzi, a przez łaskę zbawienia ludzkie serca stały się znów Jego świątynią. Bóg zarządził, że świątynia w Jerozolimie ma być stałym świadectwem wzniosłego przeznaczenia, dostępnego dla każdej duszy. Żydzi jednak nie pojmowali znaczenia budowli, na którą patrzyli z taką dumą. Nie uczynili też z własnych serc świętych przybytków, w których to mógłby zamieszkać Duch Święty. A więc widzicie, Żydzi nie pojmowali znaczenia budowli. Czy my pojmujemy znaczenie budowli? Znaczenie świątyni, co kryje się za tą wspaniałą nauką? W rozdziale zatytułowanym W Jego świątyni, w książce Życie Jezusa, czytamy: uwalniając świątynię od handlarzy, Jezus dał znać, że Jego misja polega na oczyszczeniu skażonych przez grzech serc, na uwolnieniu ich z ziemskich pragnień, samolubnych żądz oraz od złych nawyków, które demoralizują duszę. I tutaj powołuje się na cytat z Księgi Malachiasza, który myśmy już nieraz cytowali na naszych spotkaniach, a mianowicie: przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ogień foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich pukał jak złoto i srebro. Czyli widzicie, bezpośrednio ten tekst nawiązuje do świątyni naszego ciała, do naszego życia. A apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian już w sposób taki dobitny pisze, że czy nie wiecie,
zadając nam pytanie, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem, co? Świątynią Bożą, ponieważ świątynia Boża jest święta i wy tą świątynią Bożą jesteście. Tak. I dalej kontynuuje tą myśl, mówiąc, żaden człowiek nie jest w stanie odrzucić za pomocą tylko własnych sił ogrom zła, które opanowało jego serce. Jedynie Chrystus posiada moc oczyszczenia świątyni ludzkich dusz, lecz nie chce czynić tego przemocą. Nie wejdzie też przemocą do naszego serca, tak jak do starej świątyni. Zamiast tego, co mówi w Księdze Objawienia, w poselstwie do zboru w Laodycei? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Czyli Jezus przyjdzie nie na jeden tylko dzień. Prawda? Dlatego co mówi? Że gdy otworzymy drzwi serca naszego, naszego życia, świątyni naszego życia, to On wejdzie tam i co zrobi? Drugi list do Koryntian, 6:16. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, a oni będą ludem moim. Zmyję On nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Michał, 7:19. A więc obecność Jezusa oczyści, uświęci nasze dusze tak, że staną się one świętym przybytkiem Pana oraz mieszkaniem Bożym w duchu. Jakżeż piękna prawda, moi drodzy. My, Bóg chce uczynić nasze życie świątynią, w której co? Chce zamieszkać, chce przechadzać się, chce mieć pełną wszystko pod swoją kontrolą. On chce poprzez Ducha Świętego wysprzątać tą świątynię, aby Jego moc, Jego chwała w pełni zamanifestowana została w naszym życiu. Ale spójrzmy na inne znaczenie świątyni. W innym miejscu Ellen White pisze, że żydowski przybytek był wzorem kościoła chrześcijańskiego. Kościół na ziemi, złożony z tych, którzy są wierni i oddani Bogu, jest prawdziwym przybytkiem, którego odkupiciel jest sługą. Tak, w tej świątyni, w Kościele Bożym. Dalej, przybytkiem tym jest co? Jest ciało Chrystusa. I z każdej strony świata zgromadza On tych, którzy pomagają Go budować. Czyli ludzi, których Bóg zgromadza ze wszystkich stron świata, prawda, mają za cel co? Budować Jego przybytek tutaj na tej ziemi. Czyli Kościół Boży, który jest ciałem Chrystusa. Święty przybytek budowany jest z tych, zobaczcie, którzy przyjmują Chrystusa za swego osobistego Zbawiciela. Pamiętacie, kto był pierwszym takim, który stał się kamieniem w tej świątyni Bożej? To był Piotr. A? Ty. Prawda? Bo Piotr jako pierwszy wyznał Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I co Jezus powiedział? Ty jesteś Piotr, ty jesteś odłamek skalny, kamień, prawda? I każdy, który wyznaje Jezusa Chrystusa, staje się tym kamieniem, czy też jak w przybytku na pustyni, staje się tą deską w tym przybytku, prawda? O której znaczenia będziemy zaraz coś więcej mówić. No i to trzecie znaczenie, najważniejsze, pamiętacie, kiedy Jezus powiedział, co było takim głównym przyczynkiem do próby zabicia Jezusa, gdy powiedział o świątyni, że zburzy ją i w 3 dni ją odbuduje, to tego nie mogli pojąć, prawda? Ellen White napisała, że tam te słowa miały podwójne znaczenie i odnosiły się zarówno do świątyni w Jerozolimie, jak i do Jego własnego ciała. A więc Jego ciało tutaj, na ziemi, prawda, też było symbolem właśnie świątyni. W życiu Jezusa, w rozdziale Bóg z nami, czytamy, że Bóg przez Mojżesza polecił Izraelowi i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał wśród nich.
w tejto świątyni pomiędzy swoim ludem Bóg zamieszkał. W czasie całej uciążliwej wędrówki przez pustynię znak Jego obecności był z nimi. Podobnie zobaczcie, Chrystus co zrobił, gdy przyszedł na tę ziemię? Ustanowił swą świątynię wśród ludzkiego obozowiska. Rozbił swój namiot u boku namiotów ludzkich, aby mógł mieszkać wśród nas i zapoznawać nas ze swym boskim charakterem i życiem. Poprzez nauki o świątyni. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I co ujrzeliśmy? Chwałę. Chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A więc mamy, widzicie? Mamy to potrójne zastosowanie świątyni. Świątynia, która jest symbolem na życie Jezusa, symbolem na życie ciała Chrystusa, czyli Jego Kościoła, no i indywidualnie na życie każdego z nas. Tak będziemy próbowali właśnie wyciągać te lekcje z nauki o świątyni, w ten sposób taki trójwymiarowy. No właśnie, nauka o świątyni przede wszystkim musi nam co? Objawić Jezusa Chrystusa. To jest ta odwieczna tajemnica, o której już nie raz tu wspomniałem i będę wspominał, o której czytamy w 10 rozdziale Księgi Objawienia, która będzie objawiona, gdy zatrąbi siódmy anioł. Prawda? I Jezus stanowi tą największą z tajemnic dla rozważania umysłów we wszechświecie. Dlatego Jezus daje nam dzisiaj szczególny dar, dar apokalipsy. Jezus pragnie odsłonić przed nami, prawda, siebie. I ta wielka tajemnica była podłożem sukcesu szatana, dlatego zobaczcie, że nawet aniołowie nie rozumieli prawdziwego stanowiska naszego Pana. Nawet aniołowie. My dzisiaj musimy rozumieć prawdziwe stanowisko naszego Pana Jezusa Chrystusa. A nauka o świątyni w cudowny sposób nam to umożliwi. A patrzcie na tą ilustrację, prawda? Bóg, zobaczcie, widzicie, wybrał wiele ilustracji, aby pomóc swojemu ludowi zrozumieć osobę, misję i służbę Jezusa Chrystusa. Mamy wiele ilustracji w Biblii. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy sięgnąłem do Pisma Świętego i zacząłem czytać od samego początku Słowo Boże. Przebrnąłem przez pierwszą Księgę Mojżeszową, przebrnąłem przez kilkadziesiąt rozdziałów drugiej księgi, a potem już nie mogłem. Zatrzymałem się na tych wszystkich opisach związanych ze świątynią. Prawda? A trzecia Księga Mojżeszowa już w ogóle nie była dla mnie do strawienia. A więc co zrobiłem? Zaniechałem tego. Zacząłem od Nowego Testamentu. Ale tam, kiedy otworzyłem Ewangelię Mateusza, czytam genealogię. Dla mnie też nie do strawienia, prawda? Ale Bóg mówi, czytaj dalej. I doszłem do kazania na górze. I to był przełom. A kiedy doszłem, prawda, już do Księgi Objawienia, do tego cytatu, który już wcześniej tutaj podałem, zmierz świątynię, prawda, zajmij się tym zagadnieniem. I na nowo zacząłem zajmować się tym zagadnieniem. Prawda? I druga Księga Mojżeszowa, trzecia Księga Mojżeszowa stała się dla mnie wspaniałą Ewangelią. Prawda? I zrozumiałem to, co Jezus miał na myśli, gdy mówił, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nim żywot, a one składają świadectwo o mnie. To jest ten piękny obraz, dlatego Jezus dzisiaj w szczególny sposób kieruje nas właśnie na te fragmenty Pisma Świętego, które pozwalają nam poznać Jezusa jeszcze lepiej, właśnie w tej nauce o świątyni. Jan napisał o Jezusie jako tym Słowie, które ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Prawda? W języku oryginalnym można by to przetłumaczyć, że Bóg rozbił tutaj na ziemi namiot. Tak. I prorocy testamentowi mówili pod natchnieniem Ducha Świętego właśnie w tych pięknych obrazach,
o cierpieniach Chrystusa i Jego przyszłej chwale. I pamiętacie już po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus przyłączył się do uczni udających się do Emaus, prawda? Zaczął im to wszystko wykładać, począwszy od jakiej księgi? Od jakich ksiąg? Od Mojżeszowych, tak. Poprzez wszystkich proroków wykładał to, co było napisane również w innych pismach. A później, prawda? Tego samego dnia, jak czytamy, uczniowie się rozradowali i świadczyli o czym? Pisma przed nami otwierał, prawda? Ale to w taki sposób otwierał przed nami, że oni to wszystko zrozumieli. Nagle nastąpiła co? Niesamowite olśnienie, oświecenie ich umysłów. Nagle tam w tych obrazach, w tych opisach, prawda, tych ceremoniach, całym tym systemie składania ofiar, oni widzieli Jezusa Chrystusa. I to jest Bóg, myśmy też właśnie widzieli Jezusa Chrystusa. Bo na tym polega żywot wieczny. Jezus modlił się, abyśmy poznali Boga i Jezusa Chrystusa. I Bóg poprzez naukę o świątyni chce nam dać apokalipsę. Chce odsłonić się przed nami w swej pełni. I kiedy czytamy właśnie, kiedy czytamy Słowo Boże, prawda? Kiedy czytamy księgi prorockie, to co one zawierają? Przepowiednie o Chrystusie, prawda? Psalmy wyrażają uczucia Chrystusa. Księgi poetyckie ukazują piękno oblicza Chrystusa. Ewangelie opisują czyny Chrystusa. Listy przedstawiają pełność Chrystusa. Księga Objawienia doskonałość Chrystusa, prawda? Natomiast w pierwszych pięciu księgach Biblii co widzimy? Widzimy symbole Chrystusa. Tak. I będziemy chcieli właśnie w głównej mierze skupić się na tych symbolach. I z Bożą łaską, prawda, spróbować znaleźć te lekcje płynące właśnie, wypływające z tej symboliki. No właśnie, aby przywiązywać należytą wagę i znaczenie do cienia, musimy zdać sobie sprawę w głównej mierze, jak starannie Bóg kierował i zarządzał wszystkimi szczegółami odnośnie budowy świątyni. Pamiętacie, kiedy Bóg, naród izraelski, tak jak już wspomniałem na ostatnim wykładzie, podłączył ich do źródła mocy, prawda? Kiedy wyprowadził ich tą mocą z niewoli egipskiej, przeprowadził suchą nogą przez Morze Czerwone i sprowadził ich pod górę Synaj, to sam czytamy, że najpierw zaprowadził Mojżesza gdzie? Właśnie na górę. W jakim celu? Aby wyjaśnić mu, w jaki sposób miały być sporządzone wszystkie przedmioty. A potem zobowiązał go, aby zwracał baczniejszą uwagę na każdy szczegół. Podobnie było ze wszystkimi szczegółami służby. Każda jota, każda kreska musiały być w figurze dokładnie wypełnione. Dlaczego? Ponieważ były one obrazem czegoś większego i ważniejszego w późniejszym czasie. I aby te wszystkie cienie były dokładnie wykonane i aby ludzie nie stali się niedbali, zobaczcie, karą za jakiekolwiek przestępstwo, czytamy, że była śmierć. Zobaczcie, jak poważna to jest sprawa. Nie możemy jej dzisiaj zbagatelizować. No właśnie, jeśli chodzi o, jak mamy tu na tej ilustracji, o budowę przybytku, dowiadujemy się, że trwała ona około pół roku. Drugie pół roku, jak dowiadujemy się, oni cały czas jakby stacjonowali tam pod górą Synaj. Bóg uczył ich poprzez świątynię planu zbawienia. Dokładnie. Prawda? I gdy została ukończona, Mojżesz co zrobił? Sprawdził pracę wykonaną przez budowniczych, porównując ją ze wzorem ukazanym na górze i ze wskazówkami, jakie otrzymał od Boga. I w drugiej Mojżeszowej, tam w 39 rozdziale, wierszu 33, czytamy, że zrobili je tak, jak nakazał Pan. Tak zrobili, więc błogosławił ich Mojżesz. Zrobili tak, jak Pan nakazał. I wtedy spłynęło na nich wielkie błogosławieństwo. No właśnie. Zanim rozpoczniemy
nasze rozważania, to musimy najpierw jakby uświadomić sobie, że to sam Pan, sam Jezus Chrystus był projektantem tego przybytku na pustyni. Ale to w głównej mierze w tym celu, aby mieć społeczność ze swoim ludem. Wybudują świątynię, abym zamieszkał, prawda? Abym przebywał, prawda? Pośród nich, abym się przechadzał pośród nich. I zobaczmy, sam Bóg dał Mojżeszowi plan budowy wraz ze szczegółowymi instrukcjami co do rozmiarów i formy materiałów, jakich należało użyć i całego wyposażenia, jakie miało się znajdować wewnątrz. Świątynia wykonana ludzkimi rękami miała być odbiciem prawdziwej, odbiciem rzeczy niebieskich, jak Paweł w liście do Hebrajczyków napisał. Takim, byśmy powiedzieli, miniaturowym wyobrażeniem niebiańskiej świątyni, w której Chrystus, nasz potężny najwyższy kapłan, po złożeniu swego życia w ofierze, miał usługiwać na rzecz grzeszników. Na górze Bóg co zrobił? Ukazał Mojżeszowi niebiańską świątynię i polecił mu wszystkie rzeczy uczynić według tego ukazanego mu wzoru. Wszystkie te instrukcje Mojżesz starannie spisał i podał do wiadomości przywódcom ludu. Wszystko, dokładnie, prawda? Zostało spisane i przekazane przywódcom, a za ich pośrednictwem miało być przekazane ludowi Bożemu, prawda? Szczególnie za pośrednictwem kapłanów, którzy nauczali właśnie w świątyni poprzez te wszystkie symbole, cienie właśnie tej pięknej nauki o zbawieniu. Zobaczmy. A więc nakazane zostało, aby wszystko zostało uczynione zgodnie z czym? Z jego planem. I aby każdy element wchodzący w skład przybytku budowanego przez Mojżesza pochodził od Boga, a nie od człowieka. Zbawienie pochodzi od Pana. Wzór przybytku powstał w niebie i dlatego przybytek miał znaczenie odkupieńcze, prorocze i symboliczne. Cały plan pochodzi właśnie z nieba, od samego Boga. A więc przeczytajmy sobie te niektóre wypowiedzi, gdzie Bóg w szczególny sposób pragnie zaakcentować to, że świątynia ma być wystawiona według właśnie tego wzoru, który dany Mojżeszowi został na górze. Druga Mojżeszowa, 25 rozdział, tam 8 po 9 wiersz. Czytamy. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Widzicie? Dokładnie. To słowo dokładnie, widzicie? Według wzoru. To jest bardzo istotne. W Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, Paweł jakby nawiązuje do tej myśli, do tej prawdy w 8 rozdziale, wierszu 5, pisząc: służą oni, ma tu na myśli kapłanów, w świątyni, która jest tylko obrazem, widzicie, i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano, abyś uczynił to wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Według wzoru. Abyśmy mieli taki pełny obraz tego, pozwolę sobie zacytować jeszcze z jedną, dwie wypowiedzi. Druga Mojżeszowa, 26 rozdział, tam wiersz 30, gdzie Bóg mówi: potem wzniesiesz przybytek według wzoru, który ci pokazano na górze. Bacz, druga Mojżeszowa, 25 rozdział, wiersz 40, bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Jest to bardzo istotne. Dlatego dla nas dzisiaj najważniejszym jest co? Aby zapoznać się z tym wzorem. Prawda? Świadomość boskiej troski w przygotowaniu cienia nie tylko powinna przekonać nas o jego poprawności, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie, ażeby to wszystko się stało. Ale co? Ale powinna także obudzić w nas zainteresowanie planem Bożym. Zainteresowanie to poprowadzi nas do dokładnego badania i uważnego szukania znaczenia tych cieni. I to właśnie
z obiecanym błogosławieństwem Bożym mamy wierzę, zamiar co teraz uczynić na tych naszych spotkaniach. Jesteśmy wśród prawdziwie poświęconych Bogu, wśród Jego dzieci narodzonych z Ducha. Kto szuka, ten znajdzie, a kto kołacze, będzie mu otworzone. A więc zaczynamy. Pozwólmy, aby Bóg poprowadził nas właśnie w tej wielkiej inwestycji, bo to jest wielka inwestycja, zbudować świątynię. To Bóg chce użyć nas właśnie do odbudowania tej świątyni. I aby do tego przystąpić, to musimy najpierw mieć co? Jak było powiedziane? Musimy mieć plan. Nie ma planu, nie ma działania. W każdej inwestycji. Jak budujecie dom, musicie mieć plan. Prawda? A więc zobaczcie, moi drodzy, skąd wziąć ten plan? Prawda? On już jest. Jedyne, co musimy zrobić, to co? Zapoznać się z nim. Zapoznać się z planem. My nie musimy nic planować, nic kombinować, prawda? Bo to wszystko jest. Jedyne, co musimy zrobić, to zapoznać się z tym planem. I następnie przystąpić do realizacji budowy. A więc zobaczmy, tu mamy ten plan. Ten schemat, na podstawie którego co będziemy budować. Prawda? Czyli, widzicie, to jest ten przybytek, świątynia. Miejsce, którym Bóg pragnie zamieszkać. Prawda? Oddzielone tutaj mamy, widzicie, dziedzińcem. Dziedziniec. Tu mamy pewne sprzęty na dziedzińcu. Świątynia, prawda, składająca się z dwóch miejsc, świętego, najświętszego, gdzie też mamy tutaj pewne przedmioty, które mają swoje szczególne znaczenie. Będziemy je wszystkie dokładnie omawiać. Ale plan jest pierwszą rzeczą, którą musimy mieć i z którym to musimy się co? Musimy się zapoznać. No właśnie. Druga Mojżeszowa, 36 rozdział, tam od wiersza 4 po wiersz 7, czytamy: i zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni. A więc kiedy mamy plan, to teraz już możemy przystąpić do czego? Do realizacji tego planu, prawda? Do budowy. Prawda? A więc jest plan i są również pracownicy. Skąd plan? Od Boga. Skąd pracownicy? Od Boga. Bóg powołuje sobie pracowników. Zobaczcie, wszyscy, którzy potrzebni byli do służby świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali, i rzekli do Mojżesza: lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. A więc zobaczcie, nie tylko plan, nie tylko wykonawcy, ale też, co jest jeszcze potrzebne, aby realizować ten Boży odwieczny plan? Są potrzebne środki, fundusze. Tak. Były? Przynosili? Oczywiście tak. Skąd? Przecież jeszcze niedawno przecież byli niewolnikami. Pracowali tylko na chleb. Wtedy Mojżesz, czytamy, wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, ani nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić, a tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszystkich prac, a nawet, chcę sobie wyobrazić, nawet, czytamy, nawet zbywało. Jaka ofiarność, jakie poświęcenie. No, prawda? Gdybyśmy dzisiaj tak podeszli właśnie do realizacji tej Bożej inwestycji, ja wierzę, że te słowa pozdrowienia Maranata stałyby się już, prawda, rzeczywistością. Tak.
Do budowy świątyni konieczne było poczynić szeroko zakrojone, kosztowne przygotowania. Tak? Trzeba się przygotować, prawda? Bo można mieć plan, prawda? Można mieć środki, prawda? Wszystko, ale trzeba poczynić pewne przygotowania, prawda? I to kosztowne przygotowania. Potrzeba było ogromnej ilości najcenniejszych i najdroższych materiałów, ale Pan przyjmował tylko dobrowolne dary. My możemy przynosić, możemy cały majątek przynieść, ale jeśli nie będzie to wypływać z potrzeby serca, prawda, z pragnienia tego, by włączyć się w ten odwieczny, tą odwieczną realizację Bożego planu, to ta ofiara nie będzie miła Bogu. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, mówi Bóg, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. Brzmiało Boże polecenie, powtórzone następnie przez Mojżesza w zgromadzeniu. Poświęcenie się Bogu i duch ofiarności były pierwszymi wymogami podczas przygotowania przybytku dla Najwyższego. Widzicie? Poświęcenie i duch ofiarności. Dlatego już gdy świątynia została postawiona, to pierwsza ofiara, jaka była złożona, to była ofiara całopalna, czyli ofiara poświęcenia. Prawda? No właśnie, tak jak wspomniałem, niewolnicy, prawda? A jednak Pan Bóg zatroszczył się o to, aby mieli z czego przynosić na budowę świątyni. W 11 rozdziale 2 Mojżeszowej, tam od wiersza 2 czytamy, gdzie Bóg mówi, powiedz ludowi, w jaki sposób Pan Bóg zaopatrzył ich w to wszystko, co oni przynosili serca. Powiedz ludowi, ażeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od swego sąsiada, a każda niewiasta od swojej sąsiadki przedmioty srebrne i przedmioty złote. A Pan, zobaczcie, co zrobił, usposobił Egipcjan życzliwie do ludu. Także ów mąż, Mojżesz był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan Faraona, jak i u ludu. Widzicie, co Pan Bóg zrobił? Pan Bóg usposobił Egipcjan życzliwie do ludu Bożego. Jest niesamowite. Dalej rozdział 12, wiersza 35 czytamy, i synowie izraelscy co zrobili? Uczynili tak, jak Pan kazał przez Mojżesza, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz nawet, zobaczcie, nawet szaty. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, tak, że im pożyczyli i tak złupili Egipcjan. A my często martwimy, skąd weźmiemy środki, prawda, na inwestycje Boże, prawda. To już nie jest nasz problem. To nie jest nasz problem. Nasz problem to jest jaki? Masz plan? Zapoznaj się z nim, prawda. Jesteś powołany? Wyjdź naprzeciw temu powołaniu, prawda? A Pan Bóg resztę wszystko co? Zatroszczy się. Nie musimy się martwić o środki, bo Bóg już wcześniej, prawda, wszystko przygotował. A więc cały lud odpowiedział jednomyślnie. Czytamy, że potem przychodzili każdy, kto miał ochotne serce. Tylko kto miał ochotne serce. I każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim i na święte szaty. Prawdopodobnie to, co otrzymali, i tak im się co należało w te wszystkie lata ich pracy. Pamiętacie, tak jak Jakub, pracując u Labana, prawda? To, co wyniósł, to i tak mu się należało za wszystkie lata pracy.
No właśnie, do tej, odnosząc się do tej ofiarności, Ellen White, książce Patriarchowie Prorocy, napisała takie piękne słowa, że szemranie Izraelitów i sądy Boże syłane za ich grzechy są zapisane jako ostrzeżenie dla następnych pokoleń, ale ich poświęcenie, gorliwość i hojność są przykładem godnym naśladowania. Wszyscy, którzy chcą uczcić Boga, zobaczcie, i cenią błogosławieństwo Jego świętej obecności, co będą robić? Będą przejawiać tego samego ducha ofiarności w przygotowaniu domu, gdzie On się z nimi może spotkać. Będą pragnęli przynieść Panu w ofierze to, co posiadają najlepszego. Dom zbudowany dla Boga nie powinien być obciążony długami, gdyż byłoby to znieważeniem Pana. Należy zebrać dobrowolne dary w ilości wystarczającej na dokończenie pracy, aby pracownicy mogli powiedzieć tak jak budowniczowie przybytku: nie przynoście już więcej, wystarczy. Niesamowita lekcja, prawda, płynie tutaj z tej ofiarności tam pod górą Synaj Izraelitów. A więc zobaczcie, ludzie dawali materiały, Bóg co dał? Bóg dał plan. Na Golgocie ludzie przygotowali krzyż, Bóg zatroszczył się o ofiarę. To jest ta piękna współpraca właśnie ciała Chrystusowego z Jego głową, prawda? Jest to, co w objawieniu tak pięknie jest, czytamy, gdzie duch i oblubienica, prawda, mówią przyjść. Nie sam duch, nie sama oblubienica. Tu jest ta współpraca. Chociaż i tak, co my jako lud możemy dać od siebie, prawda? Tak jak w przypadku Izraelitów tam na pustyni. Oni tak prawdopodobnie nic nie mieli, prawda? Wszystko mieli od Boga. Bóg daje chcenie. Bóg daje też i wykonanie. Daje możliwości do tego, abyśmy mogli realizować ten Boży plan. Abyśmy mogli go wykonywać. A więc idźmy. Teraz, gdy już są środki, już jest plan, są też i wykonane. Teraz Pan Bóg co robi? Dobiera wykonawców, powierzając im szczególne zadania. Ta? Do budowy świętego przybytku, zobaczcie, zostali wybrani mężowie szczególnie wyposażeni przez Boga w umiejętności i mądrość. My czytamy w 31 rozdziale, tam od wiersza drugiego po trzeci, drugiej oczywiście księdze Mojżeszowej, gdzie Bóg mówi: patrz, powołałem imienie Basalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy, i co zrobiłem? I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronnością, zręcznością w rzemiośle. A więc zobaczcie, jaką odpowiednią wymowę ma tutaj imię Basalel, co znaczy w cieniu Najwyższego. A my wiemy, że imię oznacza charakter. A więc ten człowiek, prawda, pracował w cieniu Najwyższego. Pamiętacie, psalmista Dawid w 91 tam psalmie napisał tak: Panie, pod osłoną Najwyższego my uczymy się realizować Boże zamiary. Piękny symbol. Basalel jest tutaj symbolem Ducha Świętego. Ducha, który co? Zgodnie ze swoją wolą wszystkim udziela z osobna. To, co w Nowym Testamencie czytamy. Duch daje każdemu jak chce. Udziela darów, prawda? Ten wybrany i napełniony duchem nadzorca rozdzielał każdemu jego robotę, jego pracę. I to jest dzieło Ducha Świętego w Kościele Bożym. To nie my, prawda, rozdzielamy pracę, ale to czyni Duch Święty. To Duch Święty daje nam uwierzytelnienie do tego, co mamy robić. Nie człowiek. Choćbym nie wiem, jakie sprawował w Kościele stanowisko czy urząd. Duch Święty jest tym, który rozdziela robotę każdemu. On daje uwierzytelnienie i On jedynie może ci je odebrać, zabrać. Tak. On jedynie ma prawo wykonywać
miał być wykonany, miał prawo wykonywania pomysłowych wyrobów ze złota, srebra i miedzi. Zaraz będziemy wyjaśniać sobie, co znaczy symbolika złota, srebra, miedzi. Prawda? Są pewne prace, które my nie możemy wykonywać, bo nie zostaliśmy do tego powołani, nie zostaliśmy wyposażeni, aby te prace wykonywać. Jest to dziełem Ducha Świętego. Pod jego nadzorem pracowali wszyscy biegli w rzemiośle, mężczyźni, kobiety, aż przybytek został ukończony na chwałę Pana. W 35 rozdziale 2 Mojżeszowej, tam w wierszu 10, następnie 25, czytamy, że wszyscy zaś, którzy co? Są wprawieni w rzemiośle wśród was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan rozkazał. Wszystkie kobiety biegle przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwe. Zobaczcie, wszystkie kobiety, to słowo wszyscy. Wiecie, możecie wyobrazić, jakby wszyscy mężczyźni w kościele, kobiety, a nawet i dzieci, bo i dzieci mają niesamowity potencjał od Boga, od Ducha Świętego. Jak szybko, zobaczcie, w ciągu pół roku stanął przybytek. I to tak, praktycznie z niczego. Warto przy tym zwrócić też uwagę, że nie było to dziełem tylko jednego człowieka, prawda? Kogoś przypadkowego, ponieważ ci, którzy byli wykonawcami, otrzymywali mądrość, wiedzę i zdolności od Boga. Zostali do tego wyznaczeni i wyposażeni. Żadna ludzka zręczność ani pomysłowość nie mogła dodać ani nic ująć z tego, co Bóg objawił Mojżeszowi na górze. Przybytek Boży w najdrobniejszych szczegółach musiał być wykonany według tego wzoru danego Mojżeszowi na górze. Tak pięknie apostoł Piotr ujął to w swoim pierwszym liście, mówiąc, że boska moc obdarowuje nas wszystkim, i znowu mamy to słowo, wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, unikniwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego, dalej ciągnie tą myśl, mówiąc, dołóżcie wszelkich starań. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się co? Nigdy się nie potkniecie. Widzicie? Nigdy się nie potkniecie, gdy swoje powołanie będziecie i wybranie będziecie umacniać. W ten oto sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście, gdzie? Do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jedna z najpiękniejszych obietnic Nowego Testamentu. My tak często martwimy się, prawda? A Bóg co? Bóg już wszystko ma wcześniej przygotowane. Boska moc już ma wszystko, aby obdarować nas właśnie w tym, abyśmy mogli wejść do wiekuistego Królestwa naszego Pana. No właśnie, a więc jest plan, są wykonawcy, którym powierzono zadania według umiejętności, jakie dostali, są środki, a więc teraz wypadałoby zacząć budować. Pamiętam, kiedy naród izraelski na mocy dekretu Cyrusa powrócił z niewoli babilońskiej do swojej ojczyzny. Oczywiście dekret ten umożliwiał im, dał im możliwość odbudowania świątyni, bo Cyrus, nawet jak czytamy, dał im co? Bóg przez Cyrusa dał im to wszystko, co potrzebne było do postawienia świątyni. I my tam czytamy, że oni takim Bożym duchem, takim zapałem i gorliwością przystąpili do budowy świątyni. Co zrobili najpierw? Tak jest, postawili mocny fundament i na tym zakończyli. Zaprzestali budowy, aż Bóg po latach musiał co? Poprzez proroka Zachariasza, pamiętacie, co zrobić? Zaapelować do nich. Prawda?
jak mogliście dopuścić do zaprzestania budowy, prawda? I poprzestać tylko na fundamencie. A fundament co symbolizuje? Słowo Boże, zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków. Słowo Boże. Tak, my często tak właśnie tak to wygląda w naszym życiu. Poprzestajemy, prawda, tylko na pewnej wiedzy. Ale nic dalej z tym nie robimy. A więc założenie fundamentu. 30 rozdział od wiersza 11 czytam, druga Mojżeszowa. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa: gdy będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. A to niech da każdy, kto podlega spisowi. Co da? Pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to 20 gierów. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana. Każdy więc, kto podlega spisowi od 20 roku życia wzwyż, niech da, co? Dar ofiarny dla Pana. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako dar ofiarny dla Pana na okup za wasze życie. Weźmiesz te pieniądze, widzicie, jako przebłaganie od synów izraelskich i przeznaczysz je na służbę przy namiocie zgromadzenia. Będzie to dla synów izraelskich na pamiątkę przed Panem okupem za wasze życie. Czyli widzicie, o czym mówią nam tutaj te pieniądze, które mieli składać? O odkupieńczym dziele Pana Jezusa, który przelał swoją drogą cenną krew dla odkupienia rodzaju ludzkiego. Piotr w swoim pierwszym liście nawiązuje do tego, pisząc: wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, zobaczcie, ani srebrem, ani złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz czym? Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. A my widzicie? Zobaczcie, jest to niesamowite, że wszyscy, czy to człowiek bardziej zasobny, majętność, czy mniej, wszyscy mieli równo przynieść to samo. Po pół sykla. I o czym to na... Odkupienie jest dostępne dla wszystkich na tych samych co warunkach. Jedyny warunek to co? To jest śmierć Jezusa na krzyżu Golgoty. I to jest to. To jest ten fundament. Słowo Boże, które od pierwszej strony do ostatniej nawiązuje właśnie do odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa. Zaraz po upadku w grzech. Pierwszą rzeczą, zobaczcie, którą Pan Bóg zrobił, pamiętacie? Dał im lekcję o tym, że co? Że przyjdzie odkupiciel. Przyjdzie ktoś, który odda życie za nich. I Bóg jako pierwszy złożył ofiarę. Gdy my czytamy, gdy czytamy drugą Mojżeszową, 38 rozdział, to znamienny jest tam fakt, że tych pieniędzy okupu użyto do wykonania srebrnych podstaw pod deski, na których spoczywał cały przybytek. A więc z tych pieniędzy, prawda, które przynosili, prawda, jako pieniędzy okupu, był co zrobiony pod przybytek? Fundament. Przybytek spoczywał dosłownie, moglibyśmy powiedzieć, na dziele odkupienia. Jakiż wspaniały fundament, zobaczcie. Na jakim fundamencie dzisiaj budujemy? W pierwszym liście do Koryntian, tam w 3 rozdziale, wierszu 11, Paweł nawiązując do tego napisał: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest kto? Jest Jezus Chrystus. Widzicie? Zaczynając od fundamentu, widzimy już, że ma to, ta symbolika nawiązuje do kogo przede wszystkim? Do Chrystusa, tak? On jest tym fundamentem, na którym będziemy budować. Słowo jest tym fundamentem. Dlaczego? Bo ono składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. To Chrystus jest tym słowem, którym czytamy.
Fundamentem Kościoła Chrystusowego może być jedynie doskonałość Jego doskonałego dzieła. A członkami ciała Chrystusowego są ci, którzy znają to dzieło odkupienia i uznają, że nie ma innej ofiary za grzech. Ci, którzy znają dzieło odkupienia. Jest to bardzo ważne, zaznajomić się z całym Bożym planem zbawienia. No tak, czyli mamy fundament. A więc teraz powinniśmy wznosić budowlę. Powinniśmy robić to, co po upadku, po wyjściu z niewoli babilońskiej miał uczynić naród. To nie był naród, tylko to była, jak czytamy, to była resztka, która wyszła, prawda, w porównaniu z tymi wszystkimi, którzy dalej tkwili w niewoli babilońskiej. Tak, a więc to dzisiaj też odnosi się w głównej mierze do kogo? Do resztki. Tak? To resztka będzie tą, która co? Dokończy wzniesienie tej budowli. I wtedy Bóg przyjdzie i zamieszka i tak jak przez czytaliśmy Malachiasza, oczyści tą świątynię i zakończy dzieło zbawienia. A więc mamy właśnie wznoszenie budowli. My czytamy w 26 rozdziale 2 Mojżeszowej, wierszu 15. Bóg mówi, i zrobisz też na przybytek deski z drzewa akacjowego i postawisz je, co? Postawisz je pionowo. A więc one były zrobione z drzewa akacjowego, z bardzo twardego drzewa, tak zwanego shittim, tak? Które później, następnie Bóg mówi, miały być pokryte złotem. I o czym to nam mówi? Znowu o Jezusie Chrystusie, o Jego podwójnej, bosko-ludzkiej naturze. No właśnie. I teraz często zastanawiam się nad przyczyną tego, dlaczego wielu ludzi w pewnym momencie zaprzestaje czy poprzestaje tylko na fundamencie, czyli na Słowie Bożym. Wielokrotnie, gdy udzielałem lekcje biblijne, gdy z ludźmi dochodziłem już do momentu podjęcia decyzji, kiedy już ten fundament rzeczywiście był postawiony i teraz trzeba było już tylko co? Przygotować deski, by zamontować je. Ci ludzie zaczęli nagle rezygnować. Nie wiem, czy zastanawialiście się, co w głównej mierze może być tego przyczyną. Mój rodzony tato jest tego najlepszym przykładem. Bóg go doprowadził do decyzji, ale on do dnia dzisiejszego jej nie podjął. I ja wiem dlaczego. Właśnie dlatego. Zobaczcie, my czytamy, że drzewo, które miało być użyte do desek w świątyni, najpierw musiało być co? Musiało być wycięte to drewno z drzewa akacjowego, czyli odłączone od czego? Od przeszłości, od starych soków, które je podtrzymywały przy życiu. Zostaliśmy wycięci, odłączeni od starego sposobu życia, starych uczynków ciała, ukształtowani i uformowani po to, aby być teraz uczestnikami boskiej natury. I to jest to, moi drodzy. To jest to najtrudniejsze, jakie trzeba w życiu zrobić. Odłączyć się od starego życia, od tych starych soków, od tych starych nawyków, przyzwyczajeń, nałogów, wszystkiego. Tak? A więc drzewo zostało wycięte. Następnie musiało być co? Musiało być, czy było? Było oczyszczone. A więc nie wystarczy tylko odłączenie od starego życia, bez zewleczenia cielesnej natury i oczyszczenia z brudu grzechu. Każda deska została zrobiona i dokładnie co? Dokładnie ociosana, dokładnie oczyszczona od wszystkiego, aby teraz mogła znaleźć się w domu Bożym. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 6 rozdziale wierszu 11 napisał, a takimi niegdyś z was
Niektórzy z was byli, aleście co? Teraz obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. Takim byliście, ale teraz zostaliście oczyszczeni. Tak jak to drewno zostało oczyszczone i przygotowane. Prawda? Następnie już jako w formie deski zostało, jak już wcześniej wspomniałem, powleczone złotem. Każda deska została pokryta złotem, a więc otrzymała nową piękną powłokę. Prawda? Dzięki Bogu za dar sprawiedliwości, którą przyobleczeni wszyscy teraz jesteśmy. W księdze Izajasza w 61 rozdziale, wierszu 10 czytamy: bardzo się będę radował z Pana, weselić będzie się moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w co? Oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. I teraz deski, mając już tą powłokę złotą, czy mając już podwójną naturę, prawda? Zobaczmy, że Bóg miał tutaj, będąc na ziemi jako Syn Człowieczy, podwójną naturę bosko-ludzką, prawda? Ale Słowo Boże mówi nam, że Bóg nas, ludzi, też chce co? Oblec swoją boskość. Nie uczynić bogami, ale swoją boską naturą, swoim charakterem przyoblec. Będziemy o tym coś więcej jeszcze mówić. Prawda? My o tym czytamy, że na sądzie, prawda, Bóg uczyni człowieka właśnie na obraz swój i na swoje podobieństwo. Będzie miał podwójną bosko-ludzką naturę. No i teraz kolejny ważny element tutaj w tej budowie to połączenie. To, co wspomniałem, świątynia jest symbolem na Kościół Boży. Prawda? A więc każdy teraz jest tą deską, która musi być co? Jedna z drugą połączona i postawiona. Deski stały pionowo. Stały na czym? Na srebrnych podstawach, czyli na odkupieniu. Spoczywały na dziele odkupienia i były dokładnie ze sobą, dokładnie złączone. Symbolizowały prawdę, że w Chrystusie Bóg chce połączyć w jedną całość wszystko. Nie? Nasze prawo do wspólnego uwielbienia Boga i wydawania świadectwa znajduje swoje oparcie właśnie w odkupieniu. W liście do Efezjan, prawda? Tak pięknie jest napisane. Bóg jakby zachęca nas, abyśmy upewnili się o tym, czy nasze stopy mocno postawione są na tym fundamencie. Abyśmy, potem czytamy w liście do Efezjan, 4 rozdziale, wierszu 14, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Czyli połączenie. Deski zostały połączone w jedną całość. To jest niesamowity Boży sposób postępowania. W liście do Efezjan czytamy, jak Bóg buduje swój Kościół. I w rozdziale 1 często powtarzają się słowa nas i nam. Prawda? Ubłogosławił nas, wybrał nas, przeznaczył nas, obdarzył nas, udzielił nam, oznajmił nam, połączył nas w jedną całość. To jest ten odwieczny plan budowania Kościoła. Chrystus buduje Kościół tutaj, prawda? Z tych żywych kamieni, z tych desek, prawda? Ale one muszą być wcześniej co odcięte, prawda? Od starych soków, muszą być ociosane. Tak jak te kamienie też musiały tak być ociosywane, aby pasowały jeden do drugiego. Prawda? To nie jest łatwe. Mamy różne charaktery, różne usposobienia, prawda? Ale wszyscy musimy co? Być w Chrystusie jedno. Dlaczego? Wiersz 13 mówi tam w rozdziale drugim, że Bóg zbawia nas przez łaski i ożywia i pragnie posadzić wraz z Chrystusem. Po to, abyśmy byli jedno. I to jest ten odwieczny cel. To jest ta modlitwa Jezusa o jedność, abyśmy byli jedno, jak On jedno jest ze swoim Ojcem, abyśmy w nich jedno byli. Ta myśl jedności się przewija w 4 rozdziale listu do Efezjan. A w wierszu 13 mamy jakby podsumowanie tego, gdzie apostoł pisze, aż dojdziemy wszyscy, zobaczcie, znowu to słowo, wszyscy, do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości.
i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest Boży plan. Chwała Bogu za to. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, tam od wiersza 15, dowiadujemy się, że w przybytku było 15 poprzeczek. Po 5 z każdej strony, a więc północnej, południowej i zachodniej. Poprzeczki te podtrzymywały co? One podtrzymywały deski, których było 20 od strony północnej, 20 od strony południowej i 8 tam od strony zachodniej. A sam przybytek skierowany był na wschód, czyli w kierunku wschodzącego słońca. O czym to nam mówi? Że Kościół Boży też powinien być zawsze co? Skierowany, czy powinien kierować swój wzrok na niebiański wschód, oczekując pojawienia się Słońca Sprawiedliwości. Tak więc, jak czytamy w 40 rozdziale, tam wierszu 2, drugiej Mojżeszowej, po raz pierwszy budowla została wzniesiona. Kiedy? To też ma swoje znaczenie. Pierwszego dnia Nowego Roku, według żydowskiego kalendarza. Było to takie wprowadzenie nowego porządku. Dlatego dzień ten był ważny dla Izraela. Był to nowy początek. Początek nowego sposobu przychodzenia do Boga. Początek nowego sposobu oddawania czci Bogu. Początek nowego okresu świadczenia, świadectwa. A więc wszystko musiało być co? Zrobione zgodnie z tym Bożym planem. Prawda? A ten, który nadzorował, miał wszystko pod swoją kontrolą. Aby Bóg mógł zamieszkać w miejscu najświętszym pomiędzy cherubinami. Aby w pełni cieszyć się obecnością Bożą. Musimy co? Być nie tylko zbawieni, lecz również całe nasze życie musi być doprowadzone do porządku. Nie wystarczy tylko, prawda? Jestem zbawiony. Ale całe nasze życie musi być uporządkowane. Jedna niepoświęcona rzecz może zatrzymać błogosławieństwo wynikające z Bożej obecności. Jeśli mamy być świadkami rzeczywistości Bożej, świętości i miłosierdzia Bożego, to wszystko w nas musi być co? Musi być uporządkowane i poświęcone tylko Jemu. I ta piękna prawda właśnie wypływa z nauki o świątyni. Dlaczego? Dlatego, że świat nie potrzebuje Ciebie. Świat nie potrzebuje mnie. Świat potrzebuje kogo? Chrystusa we mnie, w Tobie. Prawda? Tak pięknie Jan pisze w swoim pierwszym liście, tam w rozdziale 4, wierszu 4. Ten, który jest w nas, powinien być większy, aniżeli ten, który jest na świecie. Czyli kto jest na świecie? Ja. Prawda? Dlatego Bóg, zobaczcie, co powiedział. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. To jest ten Boży plan dzisiaj dla człowieka. A w Starym Testamencie Izajasz pisze w 43 rozdziale, wierszu 10, że wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście co? Poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem i przede mną nie ma Boga, nie stworzono Go i po mnie się Go nie stworzy. Wy jesteście moimi świadkami. Tak jest. A więc przybytek, prawda, który miał mocny fundament i na nim deski, prawda, powleczone złotem i dopasowane pięknie do siebie w jedną taką całość. Dziedziniec. To, co ogradzało przybytek, świątynię na pustyni. Czego był symbolem? My czytamy, że przybytek, dziedziniec miał 100 łokci długości, czyli gdzieś około pół metra, prawda, licząc.
łokieć, prawda? Czyli gdzieś około 45-50 metrów. 50 łokci szerokości, prawda? Czyli około 25 metrów. I otoczony był płotem na wysokości 5 łokci, czyli około 2,5 metra, prawda? Więc ci, którzy byli poza dziedzińcem, chyba że miał 2 metry i skoczył na odległość 5 metrów, coś niecoś mógł zobaczyć, co się tam dzieje. Co więcej, miał 60 słupów, 60 miedzianych podstaw, 60 srebrnych głowic do słupów, 60 srebrnych haczyków, 120 sznurów, 120 miedzianych palików, 60 srebrnych klamer i 1400 łokci kwadratowych płótna lnianego. Płótno, które służyło za ogrodzenie, prawda? Ale też służyło jako kapłanom. Ta za szaty. Nawet, no właśnie, zasłony. Zasłony były z białego lnu. Czyli do wykonania, czyli dziedziniec był ogrodzony zasłonami z białego lnu. Do wykonania przybytku i szat kapłańskich zostało zużyte prawdopodobnie około 3000 łokci kwadratowych białego lnu, czyli skręconego bisioru. A co symbolizuje biały len, czyli bisior w Piśmie Świętym? Jest symbolem sprawiedliwości. Tak. W Księdze Objawienia, prawda? W 19 rozdziale, wiersz 8 czytamy o tym, jak kiedy nastąpiło wesele, to czytamy, że dano niewieście przyobleć się w czysty, lśniący bisior. A co bisior oznacza? To mamy wyjaśnienie. Sprawiedliwe uczynki świętych. A w Psalmie 132, tam w wierszu 9, czytamy: kapłani twoi niech obloką się w co? Jaką szatę? W szatę sprawiedliwości. Niech obloką się w sprawiedliwość. I dalej wiersz 16 mówi: i kapłanów jego przyodzieje zbawieniem. Piękny symbol, prawda? Bóg pragnie założyć na nas swój zawój, prawda? Bisior. Izajasz 61 rozdział, wiersz 10. Piękna myśl, którą chciałbym też tutaj, którą chciałbym się podzielić z wami. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. Dlaczego? Z powód radości. Gdyż oblubił mnie w szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubieńca, który wkłada zawój. Jak kapłan. Jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. No właśnie. To są takie słowa ogólnikowe, prawda? Przyobleczę w sprawiedliwość, przyobleczę w zbawienie. Ale co to znaczy? Co tak naprawdę symbolizuje ta Boża sprawiedliwość dzisiaj dla nas? Prawda? W swoich listach apostoł Paweł tak pięknie wyjaśnia, co to znaczy przyobleć się w sprawiedliwość Bożą, w Jego zbawienie. Czytajmy w liście do Efezjan. Tam czytamy... Paweł pisze: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Widzicie, co to jest? A więc, aby Bóg mógł przyoblecz nas w swoją szatę, to najpierw musi co? Musimy zdjąć tą naszą szatę. A co to takiego? To nasze postępowanie. Prawda? Poprzednie postępowanie, które gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czyli w jakiego człowieka? Jaki to jest ten nowy człowiek teraz? Czytajmy dalej. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, czyli to jest zewleczenie, a mówcie prawdę, to jest przyobleczenie. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugi. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym i nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, teraz niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, który, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie, widzicie, niech będą usunięte spośród was, czyli zdjęte z was. Z wszelką złością bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To jest ta szata, prawda? Którą zostajemy przyobleczeni, ta uprzejmość, serdeczność, przebaczanie jeden drugiemu, prawda? Ta bezinteresowna miłość. W liście do Kolosan Paweł jakby dalej ciągnie tą myśl, wyjaśniając nam, co znaczy ta sprawiedliwość, ten bisior, i o jakie uczynki chodzi, które Bóg chce przyobleć nas. Ale teraz mówi, odrzućcie i wy to wszystko, czyli gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro co? Zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, widzicie? Czyli stare uczynki, grzeszne uczynki, to jest to, co apostoł Paweł w liście do Galacjan wymienia, prawda, całą tą listę uczynków ciała, to Bóg chce, abyśmy zewlekli siebie. A owoce Ducha Świętego to jest właśnie to, w co Bóg chce nas przyoblec. To jest ta Jego sprawiedliwość. To są to Jego uczynki, ta jest, które tutaj On wyjednał, Chrystus na tej ziemi dla nas. Czyli skoro zewlekliście siebie teraz starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko, zobaczcie, tu już jest jakby, Paweł podsumowuje to, mówiąc, ponad to przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. I to jest to, co Paweł mówi, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym, czyli tym, co spaja tą doskonałość, jest właśnie miłość. Dlatego zobaczcie, kiedy Pan Jezus w kazaniu na górze mówi, bądźcie doskonali, to mówi to w kontekście czego? Tej bezinteresownej miłości. Tej bezwarunkowej miłości, Bożej miłości, którą w liście w 5 rozdziale Paweł pisze, Duch Święty pragnie wlać w nasze serca i wypełnić nas tą miłością. No właśnie, ale z punktu widzenia człowieka wierzącego chodzi tutaj też o dwa aspekty sprawiedliwości. Jedna to sprawiedliwość uznana lub przypisana z chwilą czego? Usprawiedliwienia naszego, czyli oddania swojego życia. Zostajemy przyodziani w tą szatę, prawda? I ta sprawiedliwość jest nam uznana i przypisana. I Bóg, Ojciec, patrząc na nas teraz, patrzy przez pryzmat kogo? Jezusa Chrystusa. I widzi Jezusa, chociaż pojawiają się jeszcze pewne owoce starego życia naszego, ale też jest sprawiedliwość również i jaka? I ta sprawiedliwość przypisana określa pozycję wierzącego w Chrystusie, ale też jest sprawiedliwość objawiona przez wierzącego, która pokazuje jego stan w Chrystusie. I tu możemy lepiej zrozumieć to, co w objawieniu mówi. Bisior to są uczynki świętych. Jak to się ma? No przecież jak to pogodzić, prawda, nie? Uczynki świętych do tego, co Chrystus, prawda, dokonał dla nas. A jednak, prawda, ponieważ uczynki poprzez życie Chrystusa w nas zaczynają co robić w naszym życiu? Uzewnętrzniać się przez działanie Ducha Świętego Jego uczynki, które są nam co? Już nie tyle już przypisane, ale są nam już udzielone.
w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, tam czytamy, Jan pisze: dzieci, niech nas nikt nie zwodzi, kto postępuje sprawiedliwie. Sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. W pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, wiersz 11. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, ale co rób? Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. 2 Tymoteusz, 2 rozdział, wiersz 22. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. To jest to, co Paweł napisał w liście do Efezjan, że zbawieni nie jesteśmy z uczynków, ale jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie, do których przeznaczył nas, abyśmy w nich co? Chodzili. Jego dziełem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Oczywiście, że tak. Tak więc nasz Pan Jezus był święty i niewinny, był bez skazy, był oddzielony od grzeszników, był usposobieniem sprawiedliwości. I teraz, gdy Jezus zamieszka w naszych sercach, taki Jezus, oddzielony od grzechu, który jest usposobieniem sprawiedliwości, to będzie to się w pełni udzielało nam. Aby, no właśnie, to jest bardzo istotne, aby sprawdzić płótno, czy nadaje się w ogóle do tego, aby mogło być użyte na zasłony, trzeba było płótno obejrzeć w pełnym świetle, czy jest bez skazy. Tak samo jest z charakterem Jezusa. Charakter Jezusa, już wspominałem, był skrupulatnie co badany z każdej strony, z nieba, z ziemi, z piekła, lecz nie znaleziono żadnej skazy. Zobacz, Ewangelii Łukasza. Jezus stoi przed Piłatem. Wiecie, co Piłat mówi? Żadnej winy w tym człowieku nie znajduje. Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, gdy Jezus już wisi na krzyżu, jeden z łotrów, pamiętacie, co powiedział? Na nas, co prawda, sprawiedliwie to spadło, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. Prawda? Sam Jezus, pamiętacie, co powiedział? Któż z was może mi dowieść grzechu? Nawet sam szatan. Pamiętacie? Co powiedział? Co Jezus powiedział o nim? Już niewiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale on nie ma nic do mnie. Nawet szatan nic nie mógł, prawda, zarzucić Jezusowi. A w liście do Hebrajczyków, już jako podsumowanie, prawda, czytamy, że nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem czego? Tak, za wyjątkiem grzechu. Tak, moi drodzy, charakter naszego Zbawiciela był skrupulatnie badany i w nim nie znaleziono skazy. On nie zgrzeszył. On nie znał grzechu i w nim nie było grzechu. Dlatego płótno podwójnie skręcane było najlepsze gatunkowo. Trzeba było wiele zręczności, aby je wyprodukować. W liście do Koryntian, 5 rozdział, czytamy, że on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy teraz w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A w 1 rozdział, wiersz 30, tam jest Paweł wskazuje właśnie na osobę Jezusa Chrystusa, mówiąc: ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie, Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. I to jest ta piękna prawda właśnie. I dziedziniec, który symbolizuje ten świat, prawda, był ogrodzony czym? Symbolem sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Jeśli my mamy symbolizować w tym świecie
prawda, sprawiedliwość Jezusa, jego, być Jego świątynią, my musimy również być, co? Ludzie muszą widzieć, prawda, Jezusa Chrystusa w nas. Sprawiedliwość. No właśnie, i teraz słupy. Skupmy się na chwileczkę na samych słupach ogrodzenia. One były wykonane tak jak deski z drzewa akacjowego, czyli z tego twardego drzewa. Biblia w wersji Septuaginty nazywa je drzewem niezniszczalnym. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia czasu było ono takie samo. Wczoraj, jak i dzisiaj i będzie na wieki. Pozostawało tym samym mocnym drzewem niezmiennym zarówno na pustyni, jak i tu, stojąc jako słup na dziedzińcu. Jakżeż powinniśmy być więc wdzięczni, że w tym świecie otoczeni jesteśmy przez kogo? Widzicie? Przez Boga sprawiedliwego i niezmiennego. I drzewo to symbolizuje niezmienność Boga. Odwiecznego jestem, nieporuszonego Jahwe. Pamiętacie, co Jezus mówi w księdze Malachiasza? Zaiste, ja, Pan, nie zmieniam się. Tak jak to drzewo. Niezmienne. Możesz wyciąć, możesz postawić, ono dalej będzie takie mocne. Ale ty, psalm 102, mówi nam, ale ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata twoje. A Jan swoje, Jakub pisze, że u niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. A w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, wierszu 12 czytamy, ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. Stop, no, kolejny jakby piękny obraz wskazujący nam na osobę Jezusa Chrystusa. Czyli drzewo, co wyraża? Również doskonałe człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie? Kiedy anioł Gabriel szedł do Marii, aby zwiastować narodzenie Jezusa, co powiedział do niej? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlaczego też to, co się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym? W Dziejach Apostolskich, prawda, czytamy, że nie pozostanie Jezus w otchłani, ani Jego ciało nie ujrzy skażenia. I mogliśmy czytać i czytać. Całe Słowo Boże składa świadectwo pięknie o Jezusie Chrystusie. I tutaj w tym pięknym obrazie, prawda, tego mocnego, niezniszczalnego drewna jest przedstawiona ta ludzka natura Jezusa Chrystusa. Tutaj, kiedy żył na tej ziemi. Srebrne głowice, które umocowane były na... tutaj na dziedzińcu, na tych słupach. Druga Mojżeszowa, tam 38 rozdział, wiersz 17, czytamy, że podstawy słupów były z czego? Były z miedzi. Haczyki zaś u słupów i klamry do nich ze srebra. Także głowice ich były ze srebra. W ten sposób wszystkie słupy dookoła dziedzińca były obite obręczami ze srebra. Pamiętacie srebro na co? Co symbolizowało? To samo, prawda? Srebro było przeznaczone na fundament i również tutaj na co? Na te obręcze tutaj wokół dziedzińca. Czyli wskazywało na odkupienie. Odkupienie w Jezusie Chrystusie. A więc zobaczmy, gdy ludzie patrzyli z zewnątrz na dziedziniec i widzieli srebrne głowice otaczające dziedziniec ze wszystkich stron, to mówiło im o czym? Że odkupienie jest dla wszystkich ludzi. Zbawienie jest dla wszystkich, dla całego świata. Prawda? W liście do Rzymian Paweł pisał, że Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za kogo? Za bezbożnych. Bóg zaś daje dowód, wiersz 8 tego samego rozdziału, swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy, zobaczcie, jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak więc co symbolizują srebrne podstawy desek? Dzieło odkupienia. Tak samo głowice mówią nam również o odkupieniu. Tylko z jedną różnicą. Że podstawy przybytku tworzyły co? Tworzyły fundament.
Natomiast świat, prawda? Świat, głowice nie były fundamentem, bo prawdziwym fundamentem jest Chrystus. Świat nie ma fundamentów, na którym moglibyśmy budować tutaj Kościoła Bożego. I kończąc, właśnie czytamy w pierwszym liście Jana: On ci jest co? Ubłaganiem za grzechy nasze. I to nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. I Pan Jezus, i Jan wcześniej mówi, prawda, że jeśli wyznamy grzechy, przyjdziemy do Chrystusa, wyznamy swoje grzechy, Bóg jest wierny. I co zrobi? Odpuści nam grzechy i oczyści. Ale jeśli, prawda, wiersz pierwszy, drugiego rozdziału mówi, ale jeśli byście zgrzeszyli, jeśli byśmy zgrzeszyli. Ale mówi, najpierw co mówi? Dziateczki, nie grzeszcie. I to jest, to nie jest nakaz. To jest obietnica. W tym słowie zawiera się moc do tego, aby nie grzeszyć. Kiedy Bóg mówi, dziateczki, nie grzeszcie, to w tym jest moc do tego, abyśmy nie grzeszyli. Ale, prawda, jeśli byś wam coś tam, prawda, wydarzyło się niezaplanowanego, to mamy orędownika. Prawda? On jest ubłaganiem za grzechy. Nie tylko za grzechy nasze, ale za grzechy całego świata. Bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby wszyscy, prawda, mogli skorzystać właśnie z tego daru okupu, jaki został złożony dla nas na... No właśnie, gdzie? I o tym będziemy mówić już na kolejnym naszym spotkaniu. Będziemy dalej kontynuować tą myśl. Bóg dalej będzie nas prowadził jako budowniczych przybytku, abyśmy ten przybytek mogli postawić, aby Bóg mógł w niej zamieszkać i by mógł przechadzać się i aby mógł nam błogosławić. Teraz pomodlimy się. Chciałbym wszystkich prosić o powstanie, abyśmy uklęknęli i podziękowali za ten cudowny czas, jaki mogliśmy spędzić w Słowie Bożym. Nasz drogi, wspaniały Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie, że włączyłeś nas, tak marne narzędzia, w swoje dzieło. Że te marne narzędzia chcesz użyć w Twoim dziele budowy przybytku, budowy świątyni. W tej wielkiej inwestycji, największej inwestycji, jaką tylko człowiek może się podjąć tutaj w tym życiu, na tej ziemi. Dziękujemy Ci za cudowny plan, który wręczyłeś nam, z którym możemy się zapoznać. Dziękujemy za powołanie nas do tej służby. Dziękujemy za to, że Duch wyposaża nas we wszystko, co potrzebne do tego. W dary, w umiejętności, ale też i w środki, które możemy złożyć w celu budowania świątyni. Dziękujemy Ci, że i dzisiaj, Panie, w cudowny sposób przeprowadziłeś nas. Doprowadziłeś nas do tego momentu, kiedy uświadomiliśmy sobie, jak ważny dla nas jest poznanie Jezusa Chrystusa, jak ważny dla nas jest obcowanie z Nim, jak ważny dla nas jest zaprzyjaźnienie się z Nim i chodzenie z Nim jak z przyjacielem, tak jak Enoch. Dziękujemy Ci, że przez te cienie, te obrazy, że przez ten system ofiarniczy w świątyni, przez tą budowę świątyni, poprzez to wszystko, Panie, jeszcze bardziej Ty objawiasz nam Jezusa Chrystusa. Tak bardzo, Panie, pragniemy poznać Jezusa jeszcze bardziej. I dziękujemy Ci za tą sposobność i za ten wielki przywilej, że w tym świecie jesteśmy ogrodzeni Jego sprawiedliwością. Że Ty, Boże, przypisujesz nam tą Jego sprawiedliwość, Jego święty charakter. Że nie musisz już patrzeć na nas jako na potępionych, ale jako odkupionych, jako żyjących dla Ciebie w tym świecie i służącym dla Tobie.
Dziękujemy za to w imieniu Pana Jezusa. Amen.